Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Znowu internet zawolny, zresztą dzisiaj wszystko jest troszeczkę inne niż było normalnie. Witam na kolejnej 18 KHT. Proszę Państwa, proszę wybaczyć, tylko wejdę w siebie i zobaczę, czy w siebie, czyli jestem już tutaj. Proszę Państwa, uczę się zawodu dziennikarza. Całe życie się człowiek uczy. Nie uważam się oczywiście za dziennikarza. I wiem, że nawet, że skoro obiecałem Państwu transmisję, to tylko z przyczyn obiektywnych ona nie może się odbyć. I bez względu na to, w jakim stanie fizycznym czy psychicznym ktoś się znajduje, powinien to zrobić. Więc proszę mi wybaczyć pewne zacięcia. Przede wszystkim proszę mi wybaczyć pewien osobisty wtręt na samym początku. Otóż Państwo nie wiecie, co się dzieje w tle. Ja mówię o tym tylko trochę, a teraz już w ogóle przestałem mówić, ale dzisiaj wrócę. Otóż dzisiaj, i to jest bardzo dziwne, że właśnie dzisiaj, chociaż dla mnie zrozumiałe, ukazały się na Twitterze kilka takich mocno szkolujących mnie tweetów i mocno nieprawdziwych. To jest nawiązanie do kampanii prasowej, która odbyła się niedawno, gdzie TVN, Polsat, Fakt, Newsweek i cała ta lewicowa, lewacka prasa przemieliła mnie potężnie, zapominając o tym, że skoro ja jestem złym esbekiem, to w takim razie co powiedzieć o tych esbekach, których i tych stowarzyszeniach funkcjonariuszy, których oni promują i przy których ci dziennikarze bardzo chętnie siadają. Nie wszyscy tam mają stopień generała. Niektórzy są również pułkownikami. Otóż, proszę Państwa, ja chciałem publicznie oświadczyć, że mówienie na temat, iż nadal pracuję w PWPW i dla PWPW jest absolutną nieprawdą. Miałem tego nie pokazywać, to oczywiście jest odwrotnie tutaj, bo to jest lustrzane to odbicie, ale to jest porozumienie między mną a PWPW, czyli mówiące o tym, co ja robiłem tam, a mianowicie, że moją polegałabym przeprowadzaniu tylko rozmów rekrutacyjnych oraz przygotowywaniu opinii o przydatności kandydatów do pracy w spółce i że ono zostało rozwiązane. I to rozwiązane z dniem 7 listopada, ale ja już się przestałem pojawiać wcześniej, ponieważ żal mi już było w końcu tego fotografa Faktu, który czatował pod spółką, chcąc mnie dowalić. Ja przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, że miałem to nieszczęście pić kawę w jedynej otwartej kawiarni o godzinie 8, 9, 10 rano, nie sprzedającej alkoholu, gdzie nie było turystów, gdzie sobie pisałem, kończyłem reset, pisałem, piłem kawę, jak miałem przerwy. Wykonywałem zlecenie, zajmowałem się czymś w rodzaju ochrony kontrwywiadowczej i właściwie tylko i wyłącznie miałem styczność z kandydatami. Nikt mnie nie chciał niestety wysłuchać. Wszyscy po prostu mnie przegrillowali. No cóż, te media wygrały, ponieważ ja zostałem nie tylko, że bez środków do życia, ja i rodzina, to jeszcze przypuszczam, że jestem już całkowicie skreślony dla jakiejkolwiek działalności, dla jakiejkolwiek instytucji państwowej w naszym kraju. Trudno. Ja się z tym pogodzę, ale takich kłamstw nie znoszę. Nie znoszę również kłamstw, które twierdzą, że akta, które jest swoje, które ja ujawniłem ponad 2 lata temu i wyjąłem ze zbioru zastrzeżonego na moją prośbę, podlegając sam skazując się na ustawę dezubekizacyjną obowiązującą wówczas, są niekompletne. One są kompletne, proszę Państwa. Ja sam zresztą pisałem o nich. Tam nie ma tylko jednego dokumentu i to dokumentu związanego z przygotowywaniem mnie do nielegałów, ale to jest nieważne. Kiedyś o tym jeszcze opowiem i znowu mówię nieważne. Także, proszę Państwa, te ataki na mnie wzmagają się i będą coraz większe. Im częściej będę nadawał, pokazywał się w telewizji. Ja dziwnym trafem ten nastąpił od razu po wczorajszej mojej wypowiedzi w TV Republika. No cóż, tak to jest. I może właśnie Unia Europejska zajęłaby się, tak prawdę mówiąc, tego typu rzeczami, ludźmi działającymi pod skórą, nie dla Polski, tylko w obronie czegoś, co już dawno powinno przestać istnieć, być ujawnione, rozliczone i trzeba wziąć na klatę pewne rzeczy, zapomnieć o tym i działać dalej. A ja przypominam, że tych, którzy mi również piszą na tym, że nigdy nie byłem pułkownikiem SB, jak twierdził, to fakt, dlatego że fakt
Dlatego, że ASB skończyłem jako porucznik, a całą resztę po 7 latach, a całe pozostałe 23 lata spędziłem tu u nas w tej chwili, pracując tu dla Polski i doszedłem aż do pułkownika, albo tylko do pułkownika. To zależy, jak kto na to patrzy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest związana również z, być może z tymi ludźmi. Proszę Państwa, ja to robię nie dla swojego dobra i do tłumaczenia się, tylko dla dobra spółki Skarbu Państwa, jednej z głównych i bardzo ważnych spółek Skarbu Państwa. Dlatego zrezygnowałem, dlatego że wiedziałem, że nie dadzą spokoju mnie ani spółce. I umówiłem się z kierownictwem spółki, że ja nie będę tego komentował ani spółki, ani tego wszystkiego, ale poza tylko jedną rzeczą, którą powiem po prostu. I nie komentuję, ale powiem tylko jedną rzecz. Ja nie podałem do sądu prasy, chociaż byłbym w stanie szybciutko udowodnić, że mówią nieprawdę, wystarczyło sięgnąć do mojego Facebooka i znaleźć moje akta i nie tylko to, i szereg innych dokumentów. Oni wiedzieli, że mówią nieprawdę. Oni byli przygotowani z dużymi pieniędzmi PRL nawet, że ten proces przegrają. Chodziło o zrobienie cyrku politycznego uderzającego właśnie w PiS i w spółkę Skarbu Państwa. Ja z tego zrezygnowałem, proszę Państwa, ponieważ wbrew temu, co PiS uchwalił i ustawie, która zabrania mi być patriotą, ja tym patriotą jestem. I nie dam się skreślić jakiejś głupiej ustawie przypadkowym posłom, prawda? Dzisiaj jeden z posłów Kukiz 15, zdaje się, nie, chyba nawet nie Kukiz 15, ktoś mówił o tym, że w sprawie wniosku PO o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej, bo coś mi trochę to zabrzmiało bardzo fałszywie, ponieważ to, co zastosowane, to była właśnie odpowiedzialność zbiorowa. Ale nieważne, dosyć tego. Przepraszam za ten prywatny wtręt. Pomijam tu sprawy prywatne, które również są wykorzystywane, ale ja staram się sprawy prywatne trzymać z daleka, a prawdopodobnie zostanę tak niedługo również zaatakowany. Nieważne. Proszę Państwa, Europa. Wbrew pozorom to wszystko ma wspólnego z Europą. Jak ktoś mnie już tu prosił, wiadomo, dzisiaj była ta rezolucja. Czy będą sankcje, czy nie? Raczej wątpię, by były jakiekolwiek sankcje, ale wszystko ma swój wymiar propagandowy i to dość duży. Właśnie, po to była potrzebne prowokacje na Marszu Niepodległości. Po to, żeby zrobić tą całą kampanię antypolską, która się dzieje na świecie i po to, żeby szybko uchwalić sobie taką ustawę. Po prostu. I to jest efekt. Dlatego raz jeszcze apeluję do środowisk narodowych, abyście się, panowie, sami zlustrowali. Naprawdę zlustrowali. I to porządnie zlustrowali, zabezpieczyli, przejrzeli, a nie szukali zła na zewnątrz. Bo nie byłoby tego zła, gdybyście to zrobili wcześniej. I o tym mówię głośno i otwarcie. Możecie się na mnie obrażać, ale tak jest. Pamiętajcie, nie patrzcie na okładki. Okładki są często zwodnicze i w pięknych okładkach bywają bzdurne książki, a w brzydkich okładkach bywają książki bardzo dobre. Tak często bywa, proszę Państwa. Natomiast to wszystko oczywiście jest zapowiedzią problemów, które będą na stulecie niepodległości Polski. Ktoś mi już zadał pytanie na priwie, czy czasami to wszystko nie ma związku. Otóż ma, proszę Państwa, ma. Bo teraz tak, delegalizacja jest totalną bzdurą. Nikt nikogo nie zdelegalizuje. Jeżeli to zrobi, to zrobi ogromny błąd, bo doprowadzi, że to święto nie będzie naszym wspólnym świętem, tylko będzie święto oficjalne i święto podziemne. I tak bywało. Ja pamiętam te czasy, proszę Państwa. Jest w tej chwili, widzę bardzo duży nacisk na prezydenta RP, na pana Andrzeja Dudę, żeby nie zapraszał do komitetu, tak jak chciał zaprosić narodowców, jakichkolwiek ugrupowań narodowych, wsadzane jest wszystko do jednego worka natychmiast i co spowoduje z kolei ominięcie potężnego nurtu polityki polskiej i potężnego nurtu świadomości polskiej, czyli tej świadomości narodowej. Zresztą, jak słucham języka propagandy przez ostatnie 3 dni, to widzę, że słowo narodowiec jest
zaczyna w tej propagandzie słowo narodowiec równać się słowu nazista, faszysta, wszystkimi i określeniem czegoś pejoratywnego. Chuliganów, zamaskowanych chuliganów, którzy biją staruszki po nocach. O to w tym wszystkim chodziło i tak to jest. Ktoś jednak chce doprowadzić, byśmy święto niepodległości, 100 lat naszej niepodległości świętowali tak jak kiedyś 1 maja, z zatwierdzonymi transparentami przez jakiś komitet centralny, idący sobie grzecznie w szeregu pod ochroną policji czy służb w ogóle po cichu. I żeby to było piękne, ładne, super zorganizowane święto masowe, z pieśniami masowymi na ustach. Tak jak to było. Ja chodziłem, szkoła mi nas wyrzucała i sprawdzała obecności. Starsi pamiętają na 1 maja, prawda? Wszyscy pamiętamy, jak to wszystko wyglądało, jak to pięknie było zorganizowane. Na trybunie stali przywódcy, którzy się strasznie cieszyli, że ludzie idą i to wszystko. Nie widząc nawet tych tłumów zresztą. Tak to było. Mam nadzieję, że tak nie będzie 11 listopada, że wszystkie strony tego konfliktu przyjdą jednak po rozum do głowy i zrozumieją, że te kilka prowokacyjnych transparentów to nie jest obraz narodu polskiego ani polskich narodowców. Wiem również, że wymaga to pewnej zapłaty, ale to, co powiem, proszę nie odbierać jako antysemityzm, żeby chodzi mi o Pałac Kultury. To, żeby Pałac Kultury zburzyć, to ja też mówiłem. Oczywiście technologicznie podobno jest to bardzo trudne, nie znam się na tym. Zakładamy, że da się to zrobić, to trochę kosztuje. Natomiast od razu jest propozycja zbudować na tym terenie Muzeum Getta. A może Muzeum Wszystkich Ofiar na terenie Polski. Zarówno Żydów, jak i Polaków. Wszystkich tych, którzy zginęli w walce z Niemcami, bądź których zamordowali Niemcy. Może to warto jednak zbudować. Coś takiego uniwersalnego po prostu. Bo to może spowodować zupełnie odwrotny skutek. Nie wiem, może komuś o to chodzi, może nie. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Unia Europejska powinna się w ogóle zająć zupełnie czym innym, bo jeżeli już zajmuje się Polską i teoretycznymi patologiami, oczywiście w cudzysłowie, jakie mają mieć miejsce w naszym kraju, chociaż ja ich na oko nie widzę, przynajmniej nie takie, o których mówi Unia Europejska, to może Unia Europejska zajęłaby się systemem bankowym. A szczególnie, proszę Państwa, czymś takim jak lichwa. I tu chcę przejść do tematu, który pozornie nie będzie z tym związany, mniej poważnego, ale właśnie do parabanków. Jestem w sytuacji prawnej, w której nie mogę wymienić żadnej nazwy, dlatego że jak wymienię, to natychmiast podadzą mnie do sądu. Ja oskarżę o to, że działam na szkodę jakiejś tam spółki. Proszę Państwa, parabanki, które w Polsce działają jak chcą, pożyczkownie, możecie zobaczyć, ile jest reklam w telewizjach różnych, ile jest reklam w gazetach, na ulicach, prawda? Są czymś w rodzaju zdobywania informacji o zwykłych ludziach. Powiem Wam, dlaczego to jest bardzo ważne, bo każdemu się wydaje, co ja mam za informacje wywiadowcze, co ja mogę, co ja potrafię, przecież ostatecznie ja jestem taki mały żuczek. I zaraz Wam powiem po pewnym ciekawym przykładzie. Sprawdzając nawet w KRS-ie te parabanki, czy w KNF-ie, okazuje się, że w większości wypadków są to spółki bez zarządu. Prowadzą je bardzo często ludzie, którzy są mniej więcej tak jak w sytuacji Amber Gold, kiedyś byli skazani gdzieś tam, gdzieś się to zatarło i tak dalej. Są 3 czy 4 parabanki, które są główne na tym rynku. Działają w dwa rodzaje. Pierwsza rzecz to są na przykład kancelarie prawne, teoretyczne, prawne, gdzie prawników jest mało, kto jakiś prawnik to chyba tylko firmuje, ale one na przykład udzielają pożyczek ze swojego konta pod zastaw mieszkań. Na ogół starszym ludziom. To płaci się na rok. Przez rok się płaci odsetki. Po roku trzeba spłacić całą sumę. Odsetki, tak jak i w parabankach, są zgodne z polskim tym prawem antylichwiarskim. Natomiast opłaty manipulacyjne stanowią bardzo ciekawą rzecz, bo potrafią stanowić nawet 300, 400 i 1000% długu. To są małe sumy. Mało kto sobie zdaje sprawę, jak można się zadłużyć właśnie takimi małymi sumami. Łatwo je dostać. Na dowód to osobiste, oczywiście dane są rejestrowane. Bardzo dużo tych firm to jest po prostu obcy kapitał.
Ja już nie chcę mówić o kapitale, skąd ten kapitał jest, bo w większości wypadków jest to kapitał i ze wschodu, i z zachodu, i do tego Bliskiego Wschodu, i Bliskiego Zachodu. Bardzo często są to i również i pralnie pieniędzy. Wiele tych kas pożyczkowych, czy jak to nazwać, zakłada kolejne parabanki, kolejne pożyczkownie, już tak nazwę nie po polsku, bo nie wiem jak to nazwać. I tak to się dzieje. I ludzie wpadają w pułapkę. Jedna z takich firm, bardzo sprawnych, uzyskała, wymyśliła pożyczkomaty, proszę Państwa. Tak, ja taki jeden pożyczkomat widziałem w Warszawie, w jednej z galerii. Nie zdążyłem go sfotografować, on na szczęście zniknął. Pożyczkomat polegał na tym, że wkładało się do środka dowód, wpisywało się dane, wkładało się dowód i dostawało się tak do 1000 zł. To samo się działo w kioskach, które ja po staremu nazywam kioskami ruchu, ale to w pewnej sieci prasy, gdzie też można wziąć pożyczkę na dowód osobisty. Niedużo tego. To powoduje, że ten człowiek, który to wszystko prowadzi, a jest to jeden z oligarchów i w większości w centrali całej i w tych wszystkich infoliniach rządzą tym ludzie, nie Polacy, ale ludzie właśnie podlegli temu oligarsze, ma dostęp do danych osobowych. Naprawdę ma duży dostęp do danych osobowych w ten sposób, może te dowody skopiować i tak dalej, i tak dalej. Jaki to ma wpływ na zwykłego człowieka, takiego jak wielu z Was jeżdżących autobusami czy komunikacją miejską? Podobno nie macie możliwości wywiadowczych. Podobno, proszę Państwa, nie macie. Oczywiście ja podaję przykład autentyczny, zanonimizowany, dlatego zmienię zarówno, nie powiem imienia i nazwiska, i zmienię zarówno w pracę, która ta pani, która ta osoba miała. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, jak ja na przykład pracując w służbach, i tak jest w służbach, i nie wiem jak jest w MSZ-cie i w wyższych urzędach centralnych, ale tych wyższych, ale chcąc wziąć pożyczkę, musiałem mieć zgodę swojej firmy, musiałem ją powiadomić, mieć zgodę swojej firmy i w dodatku musiałem jeszcze, to były określone banki, w których mogłem wziąć. Nie wszystkich, oczywiście chodziło tylko o największe banki. No, jak wiemy, wszyscy mieli kredyty hipoteczne i większość ludzi te zgody dostawała. To już jest inna sprawa legalizacji tego i to nie jest sprawa na ten odcinek, ale na zupełnie inny odcinek. Natomiast zwykli, normalni urzędnicy, te przysłowiowe panienki czy panowie z okienka, takiej zgody nie potrzebują. Nie potrzebują też, nawet jeśli jakiś urząd to wymyśli, to nie dotyczy to właśnie tego typu instytucji jak parabanki. I proszę sobie wyobrazić panią, która była zadłużona mniej więcej w 41 parabankach, z czego część to była ten sam parabank, które sobie wzajemnie sprzedawały długi. Niedużo, ale w końcu się to skumulowało, tylko że ona również zarabiała niedużo. Ona miała taką funkcję. Siedziała sobie w okienku w jednym z urzędów miejskich w dowodach osobistych i miała dostęp do PESEL-a. I proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy już te długi nie da się tego płacić i jak wiadomo, parabanki są takie, że pożycz, przyjdziemy po ratę. No i przychodzą po ratę, zaczynają różne firmy windykacyjne, które również są elementem tej całej układanki, męczyć. I w pewnym momencie ktoś przychodzi i mówi, no wiesz, ale jest, masz, możemy ci darować połowę, darować jeszcze coś, a może w ogóle zapomnimy o tych długach. To są małe pieniądze, to jest 500, 600, 1000 zł, które co prawda po 3 miesiącach niespłacenia potrafi wzrosnąć do 10 tysięcy, ale damy sobie spokój. Damy sobie z tym spokój. Ale wiesz, ty w tych dowodach to, tamto. Pytacie teraz Państwo, przecież do tego trzeba mieć tak zwany certyfikat. Nie, proszę Państwa, niekoniecznie. Niekoniecznie. Jest pewien błąd w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Dopuszczenie do, może być do zastrzeżonych, czy też do poufnych, dawane przez szefa danej instytucji. Czyli na przykład zastrzeżone i poufne dają, tylko informuje w tym momencie ABW, że coś takiego zostało dane. Pełnomocnik do spraw tajemnicy wypełnia wszystkie papiery, a proszę mi wierzyć, to są tylko wypełnione papiery. Proszę Państwa, o, kot się pojawił, widzicie znowu. Wypełnione
papiery. I nikt tego nie sprawdza. Także pracując bezpośrednio przy tym, jako zwykła urzędniczka za małe pieniądze, tworzy na siebie materiał nacisku. Przyda się, proszę Państwa, taki zwykły człowiek, który często nie ma wykształcenia i który teoretycznie nic nie może. A teraz wyobraźcie sobie w innych urzędach, na samym dole to wszystko. Ja zawsze mówiłem, bo my patrzymy tylko wyłącznie na generałów, czy na ambasadorów różnych tych, a ja dobrze wiem, że dla kontrwywiadu najwięcej mogą, najbezpieczniej jest pracować ze sprzątaczkami, bo ambasador jest pilnowany, musi się spowiadać. Sprzątaczki nikt nie zauważa, a to, co wynosi, co ludzie wyrzucają do koszów na śmieci i co się wynosi ze śmieciami, jest naprawdę bardzo dużo. Taka to praca, niestety. Tak to wygląda, proszę Państwa. I teraz wracając do tej naszej Unii. Chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie, którym jest tego typu sytuacja, że te wszystkie firmy pożyczkowe, te wszystkie pożyczkownie działają praktycznie bez żadnej kontroli. Dziwimy się, że potem tworzą się piramidy typu Amber Gold czy inne, proszę Państwa. Nie dziwmy się, to tak jest. Wracając jeszcze do dzisiejszej rezolucji na sam koniec. Proszę Państwa, jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, którego posłowie potrafią gadać na swój kraj i nie bronić go. Nie znam żadnego innego kraju w Europie, którego posłowie zrobiliby to samo, co zrobili posłowie polscy. Nawet jeśli rządzą im przeciwne rządy. Jeśli przegrali wybory, jeśli z partii opozycyjnych, czy z partii, które nie są akurat przy władzy, zawsze będą swojego kraju bronić. U nas jest jakoś dziwnie odwrotnie. Chcę jeszcze przypomnieć, że chodzenie do obcych po pomoc, po ratowanie kraju w cudzysłowie, to już było. To już było. Skończyło się 3 rozbiorami, proszę Państwa. I tak to właśnie traktuję. Proszę Państwa, jak przeżyję jutrzejszy dzień, spotkamy się o 20:30. Dziękuję bardzo. Dobranoc.